Były już odcinki o 100 ciekawostkach z Gothica 1 i 100 ciekawostkach z Gothica 2. Przyszedł czas, byśmy przyjrzeli się temu, co skrywa Jarkendar, jak i cały dodatek Noc Kruka. Przed Wami 50 ciekawostek z Gothic 2 Noc Kruka, o których mogliście nie wiedzieć. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! W 2019 roku prawa do serii Gothic nabył nowy wydawca, czyli THQ Nordic, który pracę nad remake'iem pierwszej części gry oddał w ręce hiszpańskiego studia Alkimia Interactive. Nowi włodarze zaznaczają, że jeżeli remake Gothica 1 doczeka się pozytywnego odbioru, to zrobią także remake dwójki, a co za tym idzie także Nocy Kruka. Przechodząc przez portal po raz pierwszy, po wyjściu z budowli po drugiej stronie zaczepi nas Saturas, który ze zdziwieniem stwierdzi, że nie było nas od kilku dni. Nie wiadomo, co w tym czasie działo się z ciałem i świadomością bezimiennego oraz do jakich wymiarów mógł on trafić, zanim wylądował w Dolinie Budowniczych. Macie jakieś teorie? Noc Kruka poszerza podstawową wersję gry Gothic 2, dodając masę nowych zadań, spory wątek poboczny z Krukiem w roli antagonisty i szeregiem nowych potworów, których jest łącznie 13. Są to bagienny truteń, brzytwiak, ognisty demon, pustynny szczur, bagienny golem, sługa kruka, krwawy ogar, kąsacz, dzik, lodowy wilk, kamienny strażnik czy preriowy ścierwojad. Każdy z nich bazuje na modelu i mechanice znanych już graczom potworów z oryginalnej wersji gry. W Nocy Kruka Skati, bohater znany z Gothica 1, prosi bohatera o piwo, bo podobno bardzo o nie ciężko w Jarkendarze. Mimo to kufel piwa znajduje się kilka kroków od Skatiego. Podczas nauki języka budowniczych Eremita informuje bohatera, że G oznacza O, T oznacza H oraz I oznacza C. Z liter tych można utworzyć nazwę serii Gothic. Niektóre postaci mówią dwoma głosami, co wiąże się z doborem innych aktorów dubbingowych. Tak się składa, że kwestie dialogowe do Nocy Kruka były nagrywane osobno, chociaż twórcy gry mieli dodatek w planach jeszcze w czasie prac nad Gothiciem 2, o czym powiem za chwilę. Co ciekawe, problem ten nie występuje w niemieckojęzycznej ścieżce dźwiękowej. W Gothicu 2 można dołączyć tylko do jednej z 3 gildii, a każda z nich ewoluuje dalej w kolejną. Dodatek rozszerza ten aspekt, dodając bandytów, piratów i wodny krąg. Dołączenie do wszystkich 3 wiąże się z ukończeniem Nocy Kruka, a gildie te nie mają wpływu na główną linię fabularną, no może poza tym, że NPC z Khorinis zareagują negatywnie, jeśli założymy pancerz z którejś z nich. Jak pod jednym z moich filmów wspomniał użytkownik o niku M. Mixels, w jaskini nieopodal Kamiennej Bramy na bagnach można znaleźć smoczą krew, co sugeruje, że mieszkańcy Jarkendaru musieli mieć styczność z tymi bestiami. Być może żyły one na Khorinis dawno temu, po czym zostały wybite lub przepędzone. Pewnie stąd wzięły się te wszystkie brawurowe historie gildii łowcy smoków. Kanion w Jarkendarze jest zmodyfikowaną częścią lokacji z anulowanej postapokaliptycznej gry od Piranha Bytes, nad którą twórcy pracowali krótko po wydaniu pierwszego Gothica. Co więcej, pierwszy Gothic na zwiastunach pokazuje pustynny klimat, a nie surowy i deszczowy, jaki znamy z gry. Z anulowanego projektu zachował się tylko ten jeden screenshot. W grze nie da się wejść do piramidy. Jedyne pomieszczenie, w którym gracz może przebywać, znajduje się na szczycie każdej z nich. Wszystkie piramidy są wzorowane na piramidach Majów, a w mniejszym stopniu Azteków. Obecnie w dystrybucji nie znajduje się już Gothic 2, a kupić w chmurze czy na płycie możemy jedynie wersję z dodatkiem. Jedyne egzemplarze oryginalnej wersji bez dodatku zachowały się w rękach graczy i sprzedawców na portalach takich jak Allegro czy OLX. Jednakże po przejęciu praw przez THQ Nordic wydawca dał możliwość zagrania w grę bez dodatku. Wybierając ją na Steam, otwiera się niewielki launcher, który daje możliwość zagrania w dwójkę bez dodatku Noc Kruka. W oryginalnej wersji jedynym magiem wody jest Watras, który naucza w Khorinis. Dodatek dodaje magów wody, których bezimienny poznał w pierwszej odsłonie gry, czyli m.in. Saturasa, Chronosa czy Myksira. Grając w Gothica 2 z dodatkiem i zachowując szpon Beliara, Smok-Ożywieniec zwrócił uwagę na fakt, że udało nam się pokonać Kruka. Ponadto, jeżeli bohater spróbuje zaatakować szponem Smoka-Ożywieńca, to pioruny z tej broni będą uderzać w niego zamiast w bestię. Zamrożenie powoduje, że pioruny nie uderzają w bezimiennego. Kamienne kręgi, jako jeden z niewielu elementów, występują w oryginalnym Gothicu 2, lecz nie pełnią żadnej funkcji. W Nocy Kruka za ich pomocą przywołujemy kamiennych strażników, by odebrać im fragmenty ornamentu potrzebnego do otwarcia portalu do Doliny Budowniczych. Lucja jako jedyna z prostytutek Czerwonej Latarni nie ma imienia kończącego się na ja, tak jak Vania, Sonia czy Nadia. Crimson to jeden z bandytów pracujących przy przetapianiu złota. Był on też świadkiem otwarcia podziemnego grobowca przez Kruka, kiedy ten wypowiadał tajemnicze zaklęcie w języku budowniczych. Został nawet sparaliżowany przez silny krzyk, który wydobył się z krypty. Co ciekawe, jest on w stanie powtórzyć słowa Kruka, a my możemy go prosić o powtórzenie. Za trzecią taką prośbą zostaniemy dotknięci klątwą podobną do tej, którą rzucają na nas poszukiwacze w późniejszych rozdziałach gry. Kiedy zapytamy Crimsona o powtórzenie słów Kruka po raz czwarty, ten odmówi, mówiąc: myślę, że lepiej dać temu spokój. Z niewyjaśnionych przyczyn szpon Beliara jest niezwykle skuteczny przeciwko golemom. Za każdym razem uderza w nie podwójnymi błyskawicami, nakładając obrażenia. W Nocy Kruka, jeżeli bohater będzie zabijać niewinne osoby, to od czwartego rozdziału Watras będzie na niego zły i udzieli mu upomnienia. Jeżeli mimo to bezimienny będzie nadal popełniał morderstwa, to mag wody obrazi się na bohatera i nie będzie można z nim porozmawiać do końca gry. A jeżeli gracz nie wyruszy do Jarkendaru przed trzecim rozdziałem, Watras nie zgodzi się na pomoc w naprawieniu oka Innosa. Ponadto obrazi się po raz kolejny, gdy bezimienny, będąc łowcą smoków, przyjmie od Goraksa zadanie zabicia Pedra i zrobi to. Watras powie nam, że dowiedział się o umowie z Serpentesem. Mag wody po raz kolejny będzie zły na bohatera i do końca gry z nim nie porozmawiamy. W zwykłym Gothicu 2 karczmarz Orlan jest śmiertelny, a w dodatku Noc Kruka nie. Wiąże się to oczywiście z tym, że dialogi z nim aktywują niektóre zadania wodnego kręgu. Oprócz tego mężczyzna za darmo przenocuje bohatera, jeżeli ten będzie magiem ognia, paladynem lub członkiem wodnego kręgu. Po zjedzeniu 25 jabłek nasza siła wzrośnie o 1 punkt. To samo tyczy się ciemnych grzybów, tylko że te dodadzą nam 10 punktów many, jeśli zjemy ich 50. Jeżeli chodzi o podstawową wersję gry, to bonus jest jednorazowy. W dodatku Noc Kruka za 50 zjedzonych ciemnych grzybów zyskamy 5 punktów many, ale za to ograniczy nas tylko ilość grzybów, które znajdziemy w grze. Warto z tego korzystać, szczególnie na wyższych poziomach, kiedy podnoszenie statystyk kosztuje nas znacznie więcej punktów nauki. Po upadku bariery wielu skazańców udało się z Krukiem. Następnie znaleźli oni portal do nieznanej części wyspy Khorinis. Dlatego też w Nocy Kruka w obozie bandytów możemy spotkać wiele znajomych twarzy, takich jak Fisk, Snaw czy Huno. Co ciekawe, z Huno bohater przywita się tak samo jak podczas pierwszej rozmowy z nim w Gothicu 1. Niewiele osób kojarzy ten fakt, ale Mikkel, bandyta, którego spotykamy pod obozem bandytów na bagnie, był uczniem Ignaza, czyli alchemika z Khorinis, który przypadkowo wypił przygotowany przez niego eliksir i stał się nieco nieobliczalny. To właśnie za to czeladnik trafił do Górniczej Doliny. Po upadku bariery uciekł w grupie bandytów podążających za Krukiem. Gothic 2 Noc Kruka wprowadza gracza w zupełnie nowy świat do krainy zwanej Jarkendarem, gdzie występują endemiczne gatunki potworów, podobne do tych występujących w innych częściach wyspy Khorinis. Ale czy wiedzieliście, że tych stworów miało być znacznie więcej? Te, które nie pojawiły się w grze, można przywołać za pomocą kodów, które wyświetlę wam teraz na ekranie. Są to kolejno aligator i czarna puma. Pierwsze zwierzę ma animację jaszczura, a drugie cieniostwora. Może nawet kiedyś żyły tam krokodyle i stąd wziął się przydomek jednego z piratów, Jacka Alligatora. Za pomocą kodu wyświetlonego na ekranie można przyzwać płonącą wersję szponu Beliara, zadającą maksymalne obrażenia wynoszące 195 punktów. Być może tworzono też wersję szponu, która raziłaby wrogów ogniem, a nie błyskawicami. Biblioteka Uczonych to monumentalny budynek w skale wzniesiony przez lud budowniczych z Jarkendaru. Fasada gmachu inspirowana była prawdopodobnie wizerunkiem skarbca faraona Alhazna z Petry. Na plaży w obozie piratów znajdziemy wiele cennych przedmiotów, a gdy wypłyniemy poza przybrzeżną wyspę Topielców, włączy się cutscenka przedstawiająca ogromnego morskiego potwora pożerającego głównego bohatera. Kapitan Greg jest jedną z 2 osób obok Skipa noszących piracką bandanę. Sługa Kruka to jeden z rodzajów zombie występujących w Nocy Kruka. Przed akcją dodatku byli to prawdopodobnie strażnicy ze starego obozu, którzy po upadku bariery podążyli za Krukiem. Świadczy o tym noszony przez nich pancerz, wyglądający jak zbroje strażników z pierwszej części gry. Niektórzy z bandytów Kruka noszą zbroje strażników i cieni z Gothica 1. Jedną z takich postaci jest Torus, którego co ciekawe można przywołać kodem także i w podstawowej wersji gry, wpisując to, co wyświetlę teraz na ekranie. Twórcy planowali umieścić go w podstawowej wersji Gothica 2, ale ostatecznie przenieśli go do dodatku. Skip jako jedyny z piratów nosi łuk. Postać ta jest piratem i handlarzem niewolników. On i jego towarzysze porywali ludzi z Khorinis, których sprzedawali bandytom Kruka. Ten używał ich jako przymusowych pracowników w kopalni złota lub zabijał w celach rytualnych. Złotem opłacał sowicie tych, którzy za nim podążali. Starych kamiennych tablic jest w grze łącznie 28. 12 sztuk znajdziemy w Khorinis, 14 w Jarkendarze, a 2 w Górniczej Dolinie. Dodatkowa tablica to ta, którą dostajemy od Kłachodrona, która służy do otwarcia wrót świątyni Adanosa. Różni się od starej kamiennej tablicy tym, że jest odwrócona do góry nogami. Starożytny język budowniczych, którego możemy się nauczyć dzięki badającym Jarkendar magom wody, wzorowany był na piśmie klinowym stworzonym 3500 lat temu przez Sumerów. Podobnie jak Sumerowie, budowniczowie używali glinianych i kamiennych tabliczek, zaś samo pismo wzorowane było na piśmie runicznym. Świadczy o tym fakt, że w komnacie, gdzie stoi portal do Jarkendaru, na jednej ze ścian znajduje się ogromny napis, który w oryginale tłumaczony może być na język niemiecki. Po polsku brzmi to tak. Zarówno na początku, jak i na końcu było światło. Ty, który czytasz te słowa, wystrzegaj się sił ciemności po drugiej stronie studni. Kieruj się swoją wiedzą oraz słowami światła, aby zakończyć wiek mroku. Mówi się, że szpon Beliara może być noszony przez jednego właściciela, jednak jeżeli bezimienny zostanie pobity i podczas bycia nieprzytomnym ktoś zabierze mu szpon, to ta osoba będzie mogła go bez problemu założyć, a nawet nim walczyć. Jest to błąd twórców gry. Jeżeli skoczymy do dziury prowadzącej do podwodnej jaskini niedaleko obozu piratów, otrzymamy 100 punktów doświadczenia w ramach premii za wyczyn. Zadanie jest związane z próbą odnalezienia jednego z piratów, który spadł z przepaści podczas walki z topielcami. Czy wiedzieliście, że przesyłkę od Baltrama można dać Skipowi nawet w Jarkendarze? Kiedy udamy się do obozu piratów, przed oddaniem Skipowi przesyłki na plaży obok Khorinis, uruchomi się opcja dialogowa z Henrym, strażnikiem bramy, który obniży cenę o 100 sztuk złota, jeśli powiemy mu, że niesiemy paczkę dla Skipa. W Nocy Kruka kąsacze i wargi wzajemnie się atakują. Oba te potwory można spotkać w kanionie. Śmierć wewnątrz pułapki w komnacie z zapadniami w świątyni Adanosa w Jarkendarze dodaje do ekwipunku bohatera starą monetę. Dzieje się tak, gdyż śmierć w zapadni jest dyktowana przez skrypt, w przeciwieństwie do ruchomych pułapek, które zadają zwykłe obrażenia. Wszystkie postaci uśmiercone przez skrypt mają dodawane starą monetę, aby ich ciała nie znikały po śmierci. Jeżeli w Gothic 2 Noc Kruka podczas rozmowy z Blodwynem w kopalni złota bezimienny będzie go prowokować, to za każdą prowokację strażnik straci 5 punktów siły oraz 25 punktów trafień. Podczas rozmowy można sprowokować go maksymalnie 3 razy. Po zabiciu i ograbieniu ciała Blodwyna bohater odcina mu głowę, zyskując respekt wśród innych strażników Kruka. Huno uratował się z Górniczej Doliny, kiedy znaleźli go inni uciekinierowie podążający za Krukiem. Wcześniej został on trafiony przez piorun. Dźwięk ten wciąż go prześladuje. W plikach gry można zauważyć, że po wypowiedzeniu dialogu w Jarkendarze miał zostać odegrany dźwięk pioruna, który byłby wypowiedziany przez Huno. Funkcja ta jest jednak wyłączona. Ponadto, mimo że ten bohater pamięta bezimiennego, to nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie on jest poszukiwany przez bandytów. Bandyta Franco posiada swój imienny amulet pomimo tego, że nie jest nikim ważnym. Do obozu bandytów na bagnie można się dostać od razu zabijając Franco lub wypełniając zadania. Sam amulet daje 4 punkty siły i zręczności oraz 40 punktów trafień. Budowniczowie z Jarkendaru wierzyli w Adanosa. Świadczą o tym pozostawione przez nich gliniane tabliczki i kataklizm zesłany przez boga wody i ładu. Nie wiadomo jednak, jak pochodząca z Myrtany religia dotarła do odizolowanej nacji. Trzeba więc założyć, że bogowie w Gothicu są jak najbardziej prawdziwi, a sam Adanos objawił się budowniczym tak samo, jak zrobił to innym ludziom, po czym ukarał ich za niesubordynację. Nic nie wskazuje na to, że lud budowniczych znał Inosa. Z kolei Rademes, syn Kłachodrona, dzierżył szpon Beliara i został przez Beliara opętany. Historia wojny domowej, która wybuchła wśród budowniczych, mówi o królu Kłachodronie, który będąc zbyt słabym, by dowodzić wojskiem, przekazał władzę i szpon Beliara swojemu synowi. Zrobił to wbrew kasty kapłanów, która tworząc Radę Pięciu chciała przejąć tymczasowo władzę w państwie. Najciekawszą rzeczą jest to, z kim miała walczyć armia Jarkendaru, skoro budowniczowie żyli jako odizolowani przez większość czasu trwania swojego państwa. Pewne jest, że Beliar zawładnął umysłem Rademesa, a jego żołnierze dokonali rzezi. Wówczas Kłachodron i Kardimon zamknęli Rademesa w świątyni, gdzie ten umarł. Jarkendar to dolina znajdująca się w północno-wschodniej części wyspy Khorinis, do której można dostać się drogą morską bądź portalem. Panuje tam pustynno-tropikalny klimat i pewnie wielu z Was zastanawiało się, czy jest to możliwe. W końcu reszta wyspy przypomina klimat zachodniej bądź środkowej Europy, a w górniczej dolinie jest nawet lodowiec, choć to może być spowodowane obecnością lodowego smoka. Jedyny kraj, jaki mógłby potwierdzić, że takie różnice klimatu są możliwe, to Nowa Zelandia, ale ta rozciąga się na odległość około 1500 km, kiedy to Polska z północy na południe jest ponad 2 razy krótsza. Na północy Nowej Zelandii klimat przypomina ten śródziemnomorski, a na południu, bliżej Antarktydy, rozciągają się góry i lodowiec Tasmana. Jeżeli jednak spojrzymy na mapę świata Gothica, zauważymy, że Jarkendar leży mniej więcej w tej samej strefie klimatycznej co południe Nordmaru. Mało prawdopodobne jest, aby istniał tam aż tak diametralnie różny tropikalny klimat. Wodny Krąg to organizacja na usługach magów wody. Mówi się, że członkowie kręgu są dla nich tym, czym paladyni dla magów ognia. Wodny Krąg stoi na straży równowagi między bogami. Działa w sposób tajny, rozszerzając siatki wpływów i wykonując zadania dla magów wody. W Nocy Kruka nie są jednak zbyt aktywni. Większość z nich to NPC-ci z oryginalnego Gothica 2, a jedynymi, którzy oferują coś więcej niż nauczanie bohatera, są Cavalorn i Lares. Ten pierwszy szuka ornamentów do złożenia klucza do portalu, a ten drugi pomaga nam m.in. w dostaniu się do jednego z kamiennych kręgów czy stanowiska archeologicznego Saturasa. Lore Wodnego Kręgu rozszerzają dopiero fanowskie modyfikacje. Pancerz Wodnego Kręgu to zbroja, którą otrzymujemy po dołączeniu do Bractwa. Czy wiedzieliście, że w grze występuje ta sama zbroja podpisana jako zniszczona zbroja? Zakładają ją członkowie kręgu, kiedy bohater przechodzi inicjację w Martwej Harpii. Jedynymi, którzy noszą prawdziwy pancerz, jest bezimienny Cavalorn oraz martwe ciało Lanza w Jarkendarze. W Gothicu 2 z dodatkiem Noc Kruka Watras posiada najwięcej dialogów w grze. W plikach gry znajdują się odniesienia do broni o nazwie Cardimon's Hammer, czyli młot Cardimona wraz ze statystykami broni, lecz bez kodu na przywołanie. Cardimon był swojego czasu najwyższym kapłanem Jarkendaru. W plikach Gothic 2 Noc Kruka znajduje się opcja obrabowania Saturasa w Jarkendarze, lecz została ona wyłączona. Przedmiotem kradzieży miał być zwój o kodzie, który wyświetlę teraz na ekranie. Nie ma go jednak w plikach gry, a wymogiem kradzieży było minimum 31 punktów zręczności. Kod jest prawdopodobnie pozostałością po jakimś zwoju z zaklęciem, które ostatecznie nie trafiło do gry. Najlepszy pancerz, jaki bezimienny może oddać Eremicie bez kodów, to ten z płytek pancerzy pełzaczy. Ponadto twórcy gry zablokowali możliwość oddawania Eremicie pancerzy, do których gracz nie ma dostępu bez pomocy kodów. W jaskini lodowego smoka Finkrega w jednej z chat można znaleźć list Saturasa, w którym ten opowiada o udaniu się do centrum destrukcji. Wygląda na to, że już na etapie produkcji nad Gothiciem 2 twórcy planowali powstanie dodatku Noc Kruka, a może umieścili list w ramach ciekawostki. Tego już się raczej nie dowiemy. Dodatek do drugiej części gry wyszedł 22 sierpnia 2003 roku, jednak w Polsce gracze musieli czekać na niego jeszcze przez około 1,5 roku. Polska premiera odbyła się dopiero 20 stycznia 2005 roku. Prawdopodobnie chodzi o to, że dystrybutorzy musieli najpierw sprzedać możliwie jak najwięcej pudełkowych wersji Gothica 2, by móc wprowadzić na rynek ponowny nakład, tym razem z dodatkiem Noc Kruka. Noc Kruka mocno rozszerza podstawową wersję Gothica 2. Tym samym gracz otrzymuje szereg nowych linii dialogowych. W jednej z nich jest wzmianka o Gomezie, czyli magnacie z Górniczej Doliny, którego poznajemy w pierwszej części gry. Dzieje się to, gdy bezimienny odbywa rozmowę z magiem wody imieniem Watras na placu świątynnym w mieście Khorinis. Mag otrzymuje od bohatera nowe informacje na temat działalności herszta zorganizowanej grupy bandytów Dextera, działającego pod przewodnictwem dawnego magnata Kruka. Bezimienny informuje maga, że spotkał Dextera w czasie swojego pobytu w kolonii karnej, gdzie ten sprawował funkcję jednego z cieni i wykonywał rozkazy Gomeza. W podstawowej wersji gry imię Gomez nie pojawia się ani razu. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Choć niektóre ciekawostki mogły być dla Was oczywiste, to pamiętajcie, że społeczność fanów Gothica wciąż żyje, a materiał kieruje raczej do tych, którzy chcą się jeszcze czegoś dowiedzieć. Ja się z Wami żegnam, a Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!